Dobra, miałem iść, ale nie, stwierdziłem, że koło chcę zamontować. Nie podoba mi się motocykl bez koła. A teraz, żeby znowu koło zamontować, to muszę to sobie podoczyszczać, skoro to już mam tutaj na wierzchu. Podejrzewam, że brake cleaner, kurde, pójdzie w ruch zaraz. Nie wiem, czy on lepszy nie będzie. Czy lepszy? Nie wiem. Ten dłużej się utrzymuje. Kurde, czym to mi mówili, że czyścić łańcuch? Coś tam w szkle. Kurde, coś tam w szkle. Muszę pojechać kupić. Pojechać kupić. A zadzwonię do kumpla, co on to mówił, żeby to czyścić. No bo te brake cleanery, powiem wam, to strasznie drogie. I mało wydajne. Wiecie, co mi w ogóle przeszło przez myśl? Żeby wziąć, zmienić zębatkę. Żeby się bardziej napędzał. Co wy o tym myślicie? No będzie wolniej jechał, w sensie no... Ja rzadko latam takimi prędkościami. 200. Nie jest potrzebna aż tak. Bardziej mnie rajcuje tak przyspieszenie. Jakbym miał z przodu. Musiałbym, czekajcie. Chciałbym z tyłu dać mniejszą zębatkę, tak? Nie. Z tyłu dać większą zębatkę. Albo z przodu mniejszą. Dobrze to rozumiem, nie? Z tyłu większa, z przodu mniejsza. Wtedy będzie się szybciej napędzał. Będzie wolniej jechał na prostej. Ale będzie... Kopa miał jak... nie wiem. No dobra. Taka złota by była ładna. Zobaczymy, co powie mechanik, czy napęd trzeba wymieniać, czy nie. Powiem wam, że ten łańcuch... Nie wiem, czy on przez ten smart taki, ale widzicie? No taki, kurde, jest sztywniak. Dobra. To mogę odstawić. Ale nie montuję tego koła, już nie chcę mi się. Powiem wam, zmęczony jestem. Od rana w robocie byłem. Już mam dość. Słuchajcie, dalej czekam, kurde, aż mi przyjdzie pasta do kolektorów, więc zamontuję to koło, które wczoraj nie zamontowałem, oczyściłem tą zębatkę. Także spróbujemy je zamontować, a jeszcze to oczyścimy. Oczyścimy to. Powiem wam, że dzisiaj jest taka pogoda ciulowa. Jest 3 stopnie, zimno, i aż mi się nie chce. Normalnie mi się, znaczy chce mi się, ale nie chce mi się. No szkoda. No za koszulka. Ale jestem ciekaw, czy odpali, kurde.
to idzie. Tak? Czy tak? Tak. To idzie tak. Szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, czy to tak powinno być. No ale skoro tam był wcześniej z drugiej strony wsadzony już smar, no to powinien. Co najwyżej jakiś inny smar powinien być. To jest taki zwykły, najprostszy tawot. Myślę, że on też dobrze zadziała. O, ja pierdolę, ile to waży. Żeby tu jeszcze dodał. No widzicie? Tutaj był wciskany jakiś. Nawet wygląda na taki zwykły. Kurde. Musiał wypaść. Dobra, obczyścimy zaraz. O cholera, tak to nie będzie łatwo, trzeba coś podłożyć. O, i teraz to mi się zgadza. Łańcuch naciągać będę, jak już motocykl będę miał, tak wiecie, na koła postawiony. Bo w chwili obecnej jest bez sensu, bo on musi na kołach stać i wtedy mogę sprawdzić poziom na ciągu łańcucha. Także na razie koło tylko tyle, o ile dokręcę. Miałem tu ten duży klucz. Wam ten klucz to chyba starszy jak ja jest. Dobra. W sumie można by zacisk też założyć, nie? Wiecie, że no, mówiłem wam? Chyba wam mówiłem już. Nowe przewody przyszły. Hamulcowe. Będziemy montować też. Gdzie mam śruby? To są śruby do tego. Niech sobie leży. Co będziemy montować? Zaraz mogę wam nawet pokazać. O, chyba przyszło paczka. Tak, paczki będą. A, zamontujemy zacisk, pojadę po ten, będziemy kolektory czyścić. Znaczy wy już widzieliście, jak czyszczę kolektory. Bo ten film dużo wcześniej mieliście. Jak ktoś nie oglądał, to zapraszam. Poszukać sobie. Ewentualnie jak mi się udało i pamiętałem, to macie tu odnośnik. Kurde, tak nie lubię wszystkich śrub imbusowych, bo człowiek nie ma porządnych imbusów.
Tą wtyczkę muszę przecisnąć tu przez tą szparkę. O tu. A ona tam nie zmieści się. No i nie wiem, co ja zrobię. Spróbuję to rozkręcić. Podnieść airboxa znowu do góry i przycisnąć tą. Przycisnąć tą wtyczkę tam. Nie wiem, czy to się uda. O kurde. Nie ma szans. Nie ma na to szans. Ani drgnie. Jak ja mam to przełożyć? Ja pierdzielę. Może przejdzie. Żeby tylko nie uszkodzić. Delikatnie jakby wbijał. Kurde, zarąbisty jestem. A się okaże, że ona nie tędy miałaś. To będą jaja. Teraz ją tam wciśnij. Tak. 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 Nie uszkodziłem jej w ogóle. Dobra, kurde, dobrze się udało z tą wtyczką. Zakładamy bak. Zakładamy bak. A potem olej wlewamy, tylko nie wiem, gdzie mam rękawiczkę. Jakby to złapał czymś, może by wyciągnął, co? Jedna druga. Jakoś te wtyczki trzeba przepchnąć to. Jest jedna wtyczka.
drugą wtyczkę. O, teraz się wpiął. Kurde, nabiera wyglądu, Waster. Zobacz, nabiera wyglądu. Będzie działać, będzie działać. Będzie działać.